Polsce na wszystkim da się zarobić, moim zdaniem. Na patencie też się da zarobić. Z tym, że nie jest to szybki sposób zarabiania pieniędzy, dlatego że praktycznie nie ma możliwości, żeby sprzedać samo rozwiązanie. Można to sprzedać i zarobić pieniądze, jeśli to rozwiązanie się wdroży. A z tym jest problem, gdyż w Polsce tak naprawdę brakuje mechanizmów wdrażania innowacyjnych technologii. Nazywam się Arkadiusz Fenicki, jestem prezesem firmy Kamitek. Nasza firma zajmuje się przetwarzaniem odpadów. Żyjemy w takim świecie, gdzie ochrona środowiska i problemy z odpadami są już tak nabrzmiały, że no coś trzeba z tym zrobić i z tego względu jest to dobry interes. To, z czego korzystamy, to są technologie, które zostały wytworzone przez naszych udziałowców, przez naszych pracowników. Oczywiście wszystkie technologie po prostu traktujemy jako bardzo ważny składnik majątku firmy. W związku z tym staramy się chronić. Jeśli to są technologie opracowania, oczywiście to patentujemy. Mamy także zastrzeżony nasz firmowy znak. I robimy to jako standard. Wszystkie nasze opracowania, jeśli uważamy, że mogłyby mieć zastosowanie komercyjne, natychmiast to jest zastrzegane. W tej chwili firma jest w posiadaniu kilku patentów, kilka następnych jest w trakcie pracy. W tej chwili najbardziej eksploatowanym opracowaniem jest nowa innowacyjna technologia do depolimeryzacji odpadowych tworzyw sztucznych. Dzięki naszej technologii to wysypisko śmieci zostanie przerabione w dużym stopniu na energię elektryczną, komponenty paliwowe oraz inne użyteczne surowce dla przemysłu. Mamy nadzieję, że to, co w tej chwili tutaj wykonujemy, zdecydowanie zrewolucjonizuje rynek recyklingu. Krótko mówiąc, wszystkie surowce, które teraz są wyrzucane i beztrosko rozsiewane po polach, lasach oraz wysypiskach śmieci, powinny zostać przetworzone i wykorzystane w innych dziedzinach przemysłu. Spalanie śmieci jest z całą pewnością szkodliwe dla środowiska. Trudno wpaść w zachwyt. Nad spalaniem śmieci. Tak. Będziesz kontynuowała, nie. Czy ja? Nie. No więc jeżeli w wyniku jakiegoś procesu wszystko ulega zniszczeniu, jest to czyste marnotrawstwo tych surowców i energii. W przypadku, kiedy myślimy perspektywicznie, jak to się tak modnie w tej chwili mówi, że dla przyszłych pokoleń, to należy myśleć w kierunku maksymalnego odzyskania tego, co zostało wyrzucone. Bo w przeciwnym wypadku to nawet energia atomowa nam nie pomoże, a i tak nasze dzieci, wnuki, prawnuki nie będą miały z czego korzystać. Mamy technologię własną do przetwarzania odpadów komunalnych. Zbudowaliśmy pierwsze pilotażowe urządzenie. Otrzymaliśmy pierwsze środki pomocowe i w tej chwili budujemy pierwszą dużą profesjonalną instalację do przetwarzania odpadów, czyli budujemy pierwszą elektrownię o mocy kilkunastu megawatów. Chcemy w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat zbudować przynajmniej 5 takich instalacji. Patent jest publikacją. Patent jest publikacją, tak, która jednocześnie zaświadcza o tym, że praca wykonana jest pracą nową. Jest to jednak obrona przed konkurencją. Włożyło się mnóstwo pracy. Technologia, która jest technologią zastrzeżoną, ma rzeczywiście łatwiejszą siłę przebicia. Łatwiej ją zaprezentować i łatwiej i znaleźć sponsora faktycznie, bo tak. Jeżeli ktoś słyszy, że złożone zostało zastrzeżenie patentowe, a co daj Boże udzielony patent, no to wtedy inna jest rozmowa. Patent nam daje pewność, że w sytuacji, gdyby ktoś chciał nam go skraść, cały potencjał państwa będzie stał za nami i pomoże nam się z tym uporać. Nie musimy się bać, możemy swobodnie o naszych rozwiązaniach mówić.